Cześć moi drodzy, witam was w moim kolejnym odcinku. Oczywiście tradycyjnie z tego pokoju nagrywam razem z Brutusem. Chodź, pokażę się. No chodź. Zaraz przyjdź. I w dzisiejszym odcinku chciałabym wam przedstawić kolekcję z Pepco, ale tym razem nie kolekcję ozdób ani dekoracji, tylko ubrania, ciuchy na jesień, niektóre już nawet na zimę. Tym razem zamiast kupować rzeczy na miejscu, postanowiłam poprzymierzać ubrania w przymierzalni, ponagrywać tam, tak jak ostatnio nagrywałam dla was poprzednie filmy, na przykład z H&M-u, czy przegląd różnego rodzaju kurtek, płaszczy na jesień. Zauważyłam, że filmy, kiedy przymierzam rzeczy na miejscu i komentuję już później w domu, bardzo wam się spodobały, także postanowiłam, że będę częściej nagrywać właśnie w tej formie, więc tym razem wybrałam się do Pepco. Szczerze mówiąc, nie planowałam początkowo oczywiście nagrywać ubrań, myślałam, że może znajdę tam jakoś więcej nowości odnośnie właśnie dekoracji, home decor i tym podobnych rzeczy, natomiast z nowości były tylko pojedyncze sztuki. Pomyślałam, że z nagraniem już takiego filmu z dekoracjami po prostu poczekam, aż będzie znacznie więcej nowości, więc postanowiłam przyjrzeć się ubraniom i ku mojemu zaskoczeniu oferta jesienna była naprawdę bardzo obszerna. W szczególności kurtki, które pojawiły się w Pepco, są naprawdę godne uwagi, ponieważ mają bardzo modne fasony i kilka z nich naprawdę mocno wpadło mi w oko. Poza tym skupiłam się jeszcze na ubraniach takich jak bluzy czy swetry, właśnie żeby przejrzeć dokładnie asortyment jesienny. Oczywiście tradycyjnie nie komentowałam w przymierzalni, wolałam zostawić sobie to jednak mimo wszystko na później. Także moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co teraz fajnego można znaleźć w Pepco, jeśli chodzi o ubrania, Brutus się domaga pieszczot, to zapraszam was w takim razie do obejrzenia odcinka. W pierwszej kolejności wzięłam się za nagrywanie kurtek i na pierwszy rzut właśnie najbardziej spodobała mi się taka w kolorze czarnym, chociaż ona jeszcze występowała w kolorze zielonym i miała czarne futerko na górze przy kołnierzu, natomiast ten róż bardzo mi się podobał. Zobaczcie, ona fajnie jest wykończona, ma takie sznureczki po środku, dzięki czemu jest taliowana, jak się ją założy. Podejrzewam, że będzie fajnie wyglądać. Kosztuje 100 zł, jest tutaj w rozmiarze 36, no i szczerze mówiąc, jak na 100 zł przy Pepco, to moim zdaniem nie jest zbyt niska cena, jeśli chodzi o kurtki. Z tego co pamiętam, kiedyś te kurtki były zdecydowanie tańsze w Pepco. A po założeniu tak się ona prezentuje i od razu zaznaczam, że nie jest to kurtka typowo zimowa. Mimo że na taką wygląda, jest ona bardziej jesienna. Wydaje mi się, że tak do założenia na t-shirt na jesień w sam raz będzie się nadawać, natomiast na zimę może być ona zbyt chłodna. Kaptur spodziewałam się, że będzie wyglądał trochę lepiej. To futerko wygląda na takie wymemłane po założeniu. Wydawało mi się, że będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej. Natomiast jeśli chodzi ogólnie, to leży całkiem dobrze. Z tyłu nic tutaj nie odstaje, nie robi się żadna większa bufka. Posiada kieszenie, które są zapinane na suwak. Natomiast po rozpięciu prezentuje się tak i oczywiście znowu tutaj mamy tę samą regułę, że po rozpięciu kurtki wyglądają zdecydowanie lepiej. Jeszcze jej dodatkowym minusem jest to, że nie posiada ona żadnego ściągacza przy kapturze, także niestety, ale będzie on spadał z głowy podczas wiatru. Tym razem po raz kolejny postawiłam na futerko do przymierzenia, tylko że tym razem jest ono takie jakby prążkowane. Było ono jeszcze dostępne w kolorze różowym, natomiast ten róż był taki dość brudny, przygaszony, nie do końca mi on pasował. To futerko jest z kapturem. Niestety suwak jest czarny, natomiast jeżeli byłby typowo srebrny, moim zdaniem wyglądałoby to zdecydowanie lepiej. Kosztuje 50 zł i tutaj wybrałam sobie rozmiar 36. Widzicie, tak przynajmniej na dole jest napisane, natomiast na górze jest napisane, że to jest 46. I zobaczcie, jak to wygląda po założeniu. Po założeniu rzeczywiście widać, że to jest rozmiar 46, czyli tutaj rozmiarówka bardzo dziwnie na metce wygląda, ponieważ są podane dwa skrajne rozmiary tak naprawdę. Kaptur nie układa się zbyt dobrze, przynajmniej nie tak jak lubię i również nie ma on żadnego ściągacza, także no nie będzie to wyglądało zbyt fajnie. Powiedziałabym bardziej, że to futerko nadaje się do noszenia zamiast bluzy, coś w tym stylu. Raczej samo jako kurtka jesienna nie będzie się nadawać, ponieważ nie jest w ogóle ocieplane. Na szczęście posiada kieszenie. Po rozpięciu oczywiście wygląda też zdecydowanie lepiej i nawet powiem wam, że ten rozmiar 46, pomimo tego, że jest taki duży, wygląda moim zdaniem całkiem fajnie.
chyba nawet lepiej niż gdyby było ona obcisłe. Kolejna rzecz to już jest bezrękawnik w kolorze beżowym i powiem Wam szczerze, że chyba widziałam je w zeszłym roku, takie bezrękawniki. Jeszcze są one w kolorze czarnym. To futerko prezentuje się całkiem ładnie, nie mechaci się i całkiem fajnie się układa. Niestety ma tylko jeden guzik, a mianowicie taki zaczep, co jest moim zdaniem minusem bardzo dużym, ale zaraz sami zobaczycie dokładnie, o co mi chodzi. I zobaczcie tylko, jak to wygląda. Niestety, ale tworzy się taka duża, szeroka dziura, więc przydałyby się jednak takie zaczepy mimo wszystko niżej, żeby tutaj aż tak bardzo nie podwiewało, ponieważ no jednak takie futerka zakłada się mimo wszystko na chłodne dni. Natomiast jeśli chodzi o to, jak leży, to układa się naprawdę fajnie i tutaj akurat przez to, że ma taki duży dekolt właśnie, że jest taki rozkloszowany, wydaje mi się, że najlepiej będzie się sprawował noszony na jakąś ramoneskę czy właśnie jakiegoś innego rodzaju kurteczkę, która jest obcisła i krótka przy okazji. Generalnie on mi się całkiem podoba, za tą cenę wydaje mi się całkiem fajnym wyborem, tylko no niestety nie skłonię się tutaj do zakupu właśnie ze względu na to, że nie ma żadnego suwaka ani dodatkowego guzika. Ten kożuszek natomiast na początku w ogóle mnie nie porwał na wieszaku, natomiast postanowiłam go przymierzyć, ponieważ jest dość oryginalny. Ma takie guziki plastikowe jak większość właśnie różnych płaszczy, takie retro bym powiedziała. Zapinany jest na rękawach również na guziki, ma dwie kieszenie, kołnierzyk, no i kosztuje 80 zł, ja go sobie tutaj wybrałam w rozmiarze S, chociaż jest dostępny do L-ki, tak jak widzicie. Pod spodem ma taki ocieplany lekko materiał. A na mnie prezentuje się właśnie tak i było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ spodziewałam się, że będzie wyglądał zdecydowanie gorzej. A tutaj szczerze mówiąc naprawdę bardzo mi się podoba to, jak na mnie leży. Może nie do końca jestem przekonana do tego kołnierzyka, natomiast ogólnie bardzo podoba mi się całokształt i to, że jest on taki powycinany na bokach przy biodrach. Widzicie dokładnie, o co tutaj mi chodzi. Tego akurat się nie spodziewałam. Tył jest odrobinę dłuższy. Jak był na wieszaku, to w ogóle tych rozcięć na początku nie zauważyłam, a tak naprawdę one robią całą robotę. Wygląda bardziej jak taka gruba koszula, ale właśnie dzięki temu, że ten kożuszek jest taki oversize'owy, moim zdaniem będzie się nadawał tak naprawdę do wielu rzeczy, nawet do swetrów, nawet do zwykłego t-shirta. Oczywiście to jest taka typowo jesienna kolekcja, więc na mrozy raczej tego nie będę polecać, ale tutaj naprawdę poważnie waham się, czy nie wrócić i nie kupić sobie tego kożucha. Ostatnią rzeczą z takich okryć wierzchnych jest właśnie taka narzutka, która jest w kratę, tak jak widzicie, i ona jest naprawdę bardzo, bardzo oversize'owa. Kaptur również posiada, tutaj również jest ona niby w formie takiego kożuszka, natomiast mam wrażenie, że jest to materiał, połączenie wełny może z akrylem, niestety ten materiał już w dotyku czuć, że jest taki bardziej sztywny. Ogólnie spodobał mi się fason, przynajmniej jak widziałam taki fason gdzieś na zdjęciach w internecie, to wydawało mi się, że to fajnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wygląda on na mnie, to mam wrażenie, że trochę się w nim topię. Wydaje mi się, że nie wygląda ostatecznie tak źle, tylko szczerze mówiąc, ja jestem przyzwyczajona bardziej do obcisłych rzeczy, więc to jest dla mnie nowość. Musiałabym się tutaj po prostu przyzwyczaić i oswoić trochę z noszeniem. Jeżeli chodzi o kaptur, to akurat w tym przypadku są ściągacze. To jest akurat dla mnie bardzo ważne, ponieważ jak wieje, no jednak nie lubię tego kaptura trzymać mimo wszystko. Jeśli chodzi o sam kolor, to właśnie bardzo podoba mi się takie połączenie szarości razem z czernią, tylko niestety jest on niewygodny. Na przykład jak założyłam go teraz na t-shirt, to czuję, że mnie on po prostu gryzie, tak, że ten materiał jest naprawdę taki bardzo ostry, szorstki bym powiedziała. Także to jest bardzo duży minus, chociaż szczerze mówiąc, jeśli chodzi o fason, to widzę, że zaczynam się przekonywać do takich oversize'owych rzeczy, także prawdopodobnie będę szukać czegoś podobnego, tylko że w innym sklepie.
Przechodzimy teraz do swetrów i bluz i na pierwszy rzut tutaj pójdzie taki oto zielony kardigan. Spodobały mi się właśnie takie sweterkowate wzory, które idą wzdłuż rękawa i one również ciągną się z tyłu na całej długości wzdłuż. Ale niestety, jak sami widzicie, są tutaj niedoróbki albo ewentualnie może jakaś klientka przy przymierzaniu ponaciągała ten sweter, więc na pewno akurat tego egzemplarza nie kupię, ale z ciekawości chciałam go bardzo przymierzyć i zobaczyć, jak będzie się prezentował na mnie. Kosztuje on 40 zł, wybrałam go sobie w rozmiarze S i szczerze mówiąc wygląda całkiem fajnie, tylko mam wrażenie, że przez to, że te rękawy są tak nisko obszyte na ramionach, pod ramionami nawet bym powiedziała, to mam wrażenie, że jednak on mnie poszerza w ramionach mimo wszystko. Natomiast jeśli chodzi o całokształt, może w kolorze czarnym wyglądałby fajniej, tylko też nie chciałabym ograniczać się do samej czerni, ponieważ jak wiecie, w mojej szafie dominuje tak naprawdę wszystko w kolorze czarnym. Tutaj wolałabym jednak jakieś jaśniejsze akcenty, ale coś jednak mi w nim nie do końca pasuje. Ale muszę Wam za to przyznać, że jest bardzo przyjemny, milutki, mega super się go nosi, więc jeśli chodzi o komfort noszenia, to tutaj naprawdę nie mam nic, a nic do zarzucenia. Bardzo wpadła mi w oko właśnie taka misiowata bluza, która ma fakturę w serduszka. I ona kosztuje 40 zł, wybrałam ją sobie w rozmiarze S. Jeśli chodzi o detale, to wykończona jest całkiem dobrze. Wydaje się być również całkiem gruba, solidna. Ten misio naprawdę bardzo mi się podoba. Dodatkowo jeszcze, jak widzicie, ma kieszenie, no i ma również dłuższy tył od przodu, co właśnie bardzo lubię w tego typu bluzach. No i po założeniu tutaj muszę Wam przyznać, że to jest właśnie to, co lubię. Jestem naprawdę zachwycona, tym bardziej, że właśnie ma kieszenie, jest co zrobić z rękami, nie latają tak sobie. No i ten tył dłuższy, moim zdaniem, robi robotę. Ja ostatnio bardzo polubiłam wszelkiego rodzaju kurtki, bluzy, czy nawet tuniki, bluzki, które mają dłuższy tył. Także to jest akurat rozwiązanie fajne dla mnie. Ona, jak widziałam, była tylko dostępna w kolorze białym, przynajmniej w moim sklepie. Natomiast mam wrażenie, że na czerni czy na innych ciemnych kolorach nie byłoby tak dobrze widać tych serduszek. Kaptur też całkiem fajnie się układa, co jest rzadkością, ponieważ z kapturami często są problemy, także tutaj wydaje mi się ona całkiem fajna, tylko mam wrażenie, że jednak nie do końca przepuszcza powietrze, także z wyglądu jestem na tak, natomiast jeśli chodzi o resztę, to tak, nie wiem, niekoniecznie. Następną rzeczą, którą sobie przymierzę, to jest właśnie taki oto sweterek, który z tyłu, zobaczcie, ma takie jakby nitki wiązania jak gorset. Bardzo mi się to spodobało. On był jeszcze dostępny w kolorze różowym, natomiast ten róż był taki przytłumiony, przygaszony, więc nie do końca by do mnie pasował. W bieli akurat mam wrażenie, że będzie tu wszystko ładniej kontrastować. Także tak jak mówiłam, tutaj głównie skusił mnie tył, natomiast jeśli chodzi o cenę, kosztują 35 zł i no jest dostępny od rozmiaru S do rozmiaru XXL. Ja wybrałam sobie tutaj S-kę. No i ta S-ka wygląda na pierwszy rzut oka całkiem fajnie, ale zobaczcie, jak się przyjrzycie, to widać, że on niestety prześwituje i tu jest duży minus, ponieważ pod spód trzeba by było założyć coś innego, a ja mimo wszystko lubię jednak swetry zakładać na gołe ciało. Jego oczywiście dodatkowym plusem jest to, że w żaden sposób nie gryzie. Jak widzicie, jest założony bez niczego i nie czuję, żeby on mnie jakoś uwierał. Wygląda całkiem fajnie, tylko nie do końca jestem przekonana, jeśli chodzi o jego krój, ponieważ jest on zbyt prosty, moim zdaniem. Pod pachami idzie właśnie zbyt prosto, także mam wrażenie, że no nie do końca to jest to, co bym chciała. No i jeszcze denerwuje mnie trochę to, że prześwituje mimo wszystko. Tutaj z kolei trafiłam na bluzę z kolekcji z myszką Miki. Ja już wcześniej w Pepco widziałam kolekcję z myszką Miki, natomiast ta bluza pierwszy raz rzuciła mi się w oczy. Ona ma tutaj taką fakturę, ten nadruk sztywną, można powiedzieć. Materiał to jest akurat bawełna, więc bardzo duży plus. Kosztuje ona 40 zł, no i jest dostępna od rozmiaru S do rozmiaru XXL. Akurat nie zauważyłam, żeby była ona w innym kolorze niż ten przygaszony róż, także zobaczymy, czy będzie w ogóle do mnie ten kolor pasował, ponieważ zwykle nie do końca dobrze czuję się w tego typu kolorach, ale teraz mam wrażenie, że wygląda on chyba jednak całkiem dobrze. I jeszcze muszę Wam zwrócić uwagę na to, że jest ona bardzo, bardzo przyjemna. Pod spodem, tak jak wcześniej Wam pokazywałam, posiada takiego jakby misia, typową bawełnę, także jest ona naprawdę bardzo wygodna.
Jak na bluzę jest ona mimo wszystko dość krótka, dlatego wybrałam sobie tutaj M-kę, ponieważ S-ka miałam wrażenie, że już w ogóle będzie zbyt kusa, ale pomimo tego, że jest to rozmiar większy od mojego, to i tak leży całkiem dobrze. Wydaje mi się, że nawet XL-ka mogłaby fajnie wyglądać jako taki typowy oversize. Ogólnie jestem całkiem pozytywnie do niej nastawiona, więc jeszcze się zastanawiam, czy po nią nie wrócić. Kolejna bluza również jest z bawełny, tylko że już jest w kolorze beżowym, z takimi czarnymi napisami, nadrukami, one mają jeszcze gdzieniegdzie dodane jakieś cyrkonie. Na wieszaku może nie prezentuje się zbyt dobrze, ponieważ jest mega wygnieciona. Posiada, jak widzicie, takie oto ściągacze, natomiast te ściągacze to jest taki typowy plastik, więc moim zdaniem to już jest całkowicie bez sensu. Można by tutaj było dodać po prostu normalny sznurek, wyglądałoby to zdecydowanie lepiej. Posiada z tyłu kaptur, kosztuje 40 zł i tutaj wybrałam ją sobie również w rozmiarze M, ponieważ także mi zależało, żeby ona nie była zbyt krótka. No i po założeniu tak ona się prezentuje. Ten kolor jest całkiem fajny. Jak ja ogólnie nie przepadam za beżem, tak mam wrażenie, że ten odcień akurat do mnie pasuje. Zobaczcie tutaj, co się dzieje przy dekolcie. No naprawdę bardzo niechlujnie wyglądają te ściągacze, które są z takiego gumowego, plastikowego tworzywa. To jest moim zdaniem nieporozumienie. Natomiast ogólnie po założeniu kaptur tutaj o dziwo również dobrze się układa. Wydaje mi się, że ona ogólnie wygląda całkiem fajnie jak za tą cenę. Ma oczywiście te małe mankamenty, ten kaptur również trzeba sobie poprawiać, ponieważ nie jest taki elastyczny. Jak widzicie tutaj z tyłu również fajnie się układa, sięga ona za pośladki, co jest właśnie dużym plusem. Ja bardzo lubię takie długie bluzy, także tutaj cały czas się zastanawiam, czy wybrać sobie tą beżową, czy jednak postawić na tą z myszką Miki. I już ostatnią rzeczą, którą przymierzę, jest bluza sportowa w kolorze różowo, można powiedzieć, że tak lilowo, granatowo, białym. Ona kosztuje 35 zł, wybrałam ją sobie w rozmiarze S, bardzo podoba mi się ten dekolt. Dodatki również są właśnie w kolorze srebrnym. Natomiast ogólnie jak tak dotykam sobie materiał, mam wrażenie, że ona raczej do sportowych bluz nie należy, ponieważ może sprzyjać poceniu się. Nie sprawdzałam tutaj dokładnie składu, ale mam wrażenie, że to jest po prostu sztuczne tworzywo i może nie do końca nadawać się właśnie czy to na rower, czy do biegania. Ogólnie prezentuje się ona całkiem dobrze. Do kompletu było można również dobrać sobie spodnie dresowe, ale najmniejsze z nich miały akurat rozmiar L, więc postanowiłam tym razem nie przymierzać tutaj całego kompletu. Nie byłoby sensu mierzyć do tego za dużych spodni. Natomiast jak widzicie, wygląda ona tutaj całkiem fajnie, właśnie między innymi dzięki temu, że ma na dole ściągacz, można ją sobie właśnie regulować odnośnie długości, ale powiem Wam szczerze, że nie jestem do niej przekonana właśnie ze względu na ten materiał. Ja rozumiem, że za 35 zł wiele wymagać nie można, ale mimo wszystko jednak mam wrażenie, że będzie robić się w niej duszno. No i ten kaptur, także widzicie, nie do końca to wygląda, pada na oczy, natomiast jeżeli podciągnę go wyżej, mam wrażenie, że jest zbyt ciasny. Ogólnie pierwsze wrażenie jest w miarę ok, ale jednak mam mimo wszystko za dużo tych mankamentów, żebym zdecydowała się na jej zakup. Po rozpięciu tego suwaka wygląda ona zdecydowanie lepiej, zobaczcie tylko. No i jak widzicie, od tego komentowania i gadania aż mój pies zasnął. No i ogólnie jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze wrażenie odnośnie kolekcji na jesień z Pepco, z ubrań. Dajcie mi znać w ogóle w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało i jestem ciekawa, czy Wy również już macie coś z tych rzeczy. Ja cały czas zastanawiam się, czy jednak nie wrócić po ten kożuszek. On kosztuje 80 zł i trochę no jednak jak na Pepco jest to moim zdaniem za drogo. Pepco ogólnie z tego co pamiętam zawsze było tanim sklepem, natomiast mam wrażenie, że ostatnio te ubrania jednak kosztują trochę więcej. No, mogłabym dać 80 zł na przykład za taki kożuszek w Sinseju czy w H&M-ie, natomiast jeśli chodzi o Pepco, to no, jednak mimo wszystko coś mnie powstrzymuje, ale dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. Mi się wydaje osobiście, że jednak warto wrócić po ten kożuszek, pomimo tego ile on kosztuje, także tutaj właśnie również się do tego skłaniam i jeszcze zastanawiam się, czy nie wrócić po tą różową bluzę z myszką Miki, tylko że może wybrałabym ją sobie w rozmiarze większym, chociaż teraz tak sobie myślę, że właśnie mam bardzo dużo różnego rodzaju bluz, które są długie, więc może akurat dobrym wyborem będzie to, że wrócę po krótszą. Ogólnie zauważyłam, że w Pepco jest coraz większy wybór ubrań i one coraz częściej się zmieniają, więc te częste zmiany asortymentu zaczynają dotyczyć już nie tylko dekoracji i ozdób, tylko właśnie między innymi także ubrań. Akurat nie wiem, jak wygląda rotacja asortymentu, jeśli chodzi o ubrania dla dzieci czy dla mężczyzn, no ale jeśli chodzi
damskie ubrania, to jest tego coraz więcej. Specjalnie właśnie dla Was przymierzałam te ubrania w przymierzalni na żywo, żebyście mieli pogląd dokładny na rozmiary. Ja od razu powiem, że mój wzrost to 1,63 m, także wysoka nie jestem. Mój rozmiar to XS łamany na S. Zwykle S-ki w Pepco są na mnie takie bardziej oversize'owe, więc jeżeli chodzi o moje wymiary, to tak, one są niekoniecznie właśnie na Pepco, ponieważ zauważyłam, że te S-ki są takie bardziej obszerne. W ogóle najmniejsze rozmiary w Pepco są często na mnie zbyt duże, także tutaj zwracam Wam na to uwagę, że jeżeli nosicie taką XS-kę łamaną na S-kę, to jednak te ubrania będą po prostu luźne. No i jeszcze wracając do tematu ubrań, to wspomnę o tej kurtce, którą przymierzałam na samym początku. Teraz tak sobie pomyślałam, że gdyby ona była bez żadnego futerka na kołnierzu i na kapturze, to ja bym ją jednak brała, pomimo tego, że ona kosztuje 100 zł, ponieważ bardzo mi się podobało to, jak ona podkreśla talię, jak ona się na mnie układa, także tutaj akurat tym futerkiem producent chciał zrobić dobrze, ale niestety nie wyszło, ponieważ no, gdyby ono też było innej jakości, ale wyglądało już od razu jak zmierzwione i mam wrażenie, że po prostu po jakimś czasie robiłyby się na nim supły, kołtuny, także gdyby nie było tego futra, od razu chyba wyszłabym razem z nią, no ale po ten kożuszek, o którym Wam mówiłam, to prawdopodobnie będę wracać. Bardzo mi się ją podoba, tym bardziej właśnie do takich sportowych butów, obcisłych spodni, właśnie do takiej stylizacji, jak dzisiaj na przykład prezentowałam. Dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podobało, albo co już macie z Pepco. Jestem również ciekawa Waszej opinii, czy film Wam się podobał, czy nagrywać właśnie tego typu filmy częściej, czy może wolicie, jak przymierzam ubrania w domu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, a z mojej strony na dzisiaj to już będzie wszystko. Już dam Brutusowi spać, bo tu gadam i gadam, a on już biedny mi tutaj padł. No właśnie, aż wzdycha. Także na dzisiaj z mojej strony to już będzie koniec. Dzięki za obejrzenie mojego kolejnego filmu i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.